Sanok będzie miał obwodnicę. Rządowy plan może być ratunkiem dla zakorkowanego miasta. Natężenie ruchu w Sanoku jest rekordowe. W 2010 roku w ciągu jednej doby przez miasto przejeżdżało niemal 25 tysięcy samochodów. To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. To jest coś, co zaskoczyło wszystkich. Ale trzeba też pamiętać o tym, że takich obwodnic w Polsce są setki. I to jest niewątpliwie też decyzja polityczna, że akurat Sanok znalazł się na liście. Dla nas jest to miasto szczególne, które chcemy, żeby było takim liderem w tej części Polski, żeby przyciągało nie tylko turystów, ale jak to było w latach poprzednich, również i przemysł. I żeby stało się takim miejscem, które jest stolicą Bieszczad, stolicą tej części Polski. I dlatego Sanok na tej liście, dlatego że Polska się powinna równomiernie rozwijać. Obwodnica będzie przebiegała po południowej stronie Sanoka. To będzie 10-kilometrowa trasa, przy której trzeba wybudować blisko 11 kilometrów dróg dojazdowych, 6 mostów, 3 wiadukty i pół kilometra ekranów akustycznych. Budowa ruszy w połowie 2016 roku. Potrwa niemal 2 lata. Organ niezależny, jakim jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, będzie prowadził konsultacje społeczne i to jest element, który przed nami jest. Po tych konsultacjach społecznych zostanie wydana decyzja administracyjna mówiąca o przebiegu obwodnicy i ona będzie już wiążąca dla wszystkich. Miasto wzięło na siebie budowę dwóch łączników. Półkilometrowy połączy obwodnicę i ulicę Okulickiego. Drugi półtora kilometrowy obwodnicę z rondem Beksińskiego. Miasto będzie musiało zaciągnąć kredyt na te inwestycje, ale radni dali burmistrzowi zielone światło i pieniądze na budowę mają się znaleźć. Bo obwodnica to spora szansa dla Sanoka i regionu, coś co może skusić potencjalnych inwestorów. Gdy popatrzymy na Podkarpacie, to tych inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji, które zmieniają Podkarpacie, ze środków unijnych również jest bardzo, bardzo dużo. I oczywiście wielka tutaj jest wielkie działanie, zaangażowanie zarówno rad miast, powiatów, gmin, społeczności lokalnej, ale także polityków, którzy rozumieją potrzebę i którzy starają się, aby przekonać, że ten projekt jest warty inwestowania i w ten region, mam tu na myśli głównie Podkarpacie, warto zwrócić strumień pieniędzy. To oczywiście teraz są takie hasła, ale życie pokaże, że nowe obszary będą tutaj dosyć ważne, będą łatwiejsze do zagospodarowania. O to tutaj chodzi. Na rządowej liście znalazło się 12 obwodnic. Sanocka będzie kosztowała 254 miliony złotych. To jedyna obwodnica w ramach tego rządowego planu w Polsce południowo-wschodniej.